Dzień dobry, witam Cię w mojej Ezoporadzie dnia na poniedziałek, 21 marca. Ja jestem terapeutką Reiki oraz astronumerologiem Ewa HL. Zapraszam. Księżyc mamy dzisiaj w Skorpionie, natomiast kody numerologiczne, które dzisiejszego dnia będą nami próbowały sterować, to jest potrojona trójka oraz szóstka. Generalnie dzisiaj Twój intelekt będzie wspinał się na swoje wyżyny, ale niestety emocje, oj, tutaj już nie będzie tak wesoło, będą rozbuchane i o konflikt będzie bardzo łatwo. Zatem zapanuj nad swoimi emocjami i skup się na intelekcie. Dlaczego? Bo to, co dzisiaj wpadnie do Twojej głowy, to okaże się strzałem w dziesiątkę. Oczywiście nie mówię, że dzisiaj się to okaże strzałem w dziesiątkę, dopiero to za jakiś czas po prostu w przyszłości okaże się, że to był trafiony pomysł. Dlatego sugeruję Ci, zapisz to sobie dzisiaj do zeszytu marzeń. Niech to tam sobie po prostu drzemnie, bo jeżeli nie ujmiesz tego nigdzie, nie zapiszesz na żadnym nośniku, niestety, ale ucieknie Ci ten pomysł i zapewne ktoś inny z niego w przyszłości skorzysta. Zatem zeszyt marzeń dzisiaj, warto do niego wpisywać swoje nowe pomysły. Pojawi się tutaj też zazdrość otoczenia, bo niestety jest akumulacja trójek, więc osoby, które w szczególności mają trójki w swoim pentagramie urodzeniowym, bez względu na jakim poziomie, będą tej zazdrości doświadczać. W szczególności to Wy, dzisiejszy dzień, powinniście zakończyć kąpielą w zielu ostrożenia. Ten rytuał oczyszczający z negatywnej energii zazdrości jest do nabycia w sklepie dorje.pl. Tam też jest cała instrukcja, jak go wykonać. Jest to przeze mnie naenergetyzowany rytuał, tak aby zadziałał się z jak najwyższą mocą sprawczą. Zatem kąpcie się dzisiaj, jutro i pojutrze w tym zielu ostrożenia. Mogą tutaj też pojawić się plotki na Twój temat i niesprawiedliwa ocena. A kto plotkuje? Oczywiście osoby zazdrosne, więc to kolejny tutaj numerologiczny aspekt mówiący o tym, że ta zazdrość dzisiaj będzie nieco mocniejsza. Warto dzisiaj puścić poza ten tego totka i pomóc trochę losowi, bo energia wygranej dzisiaj zdecydowanie sprzyja. Poza tym jest dzisiaj też taki kod numerologiczny mówiący o bogaceniu się przez wydawanie. Co to oznacza? To oznacza, że warto coś sobie dzisiaj kupić. Czy to coś pysznego do zjedzenia, czy to właśnie jakiś przedmiot, jakąś rzecz materialną. Nie musi to być kompletnie drogi zakup. Najważniejsze, aby sprawił Ci on radość i ciesz się tym. Wówczas odblokujesz właśnie swoją energię finansową. Czyli taki paradoks. W dniu dzisiejszym wydaję, a powinno do mnie w najbliższym czasie wrócić jeszcze więcej. Zatem tego Ci życzę. Mamy osłabione dzisiaj gardło, mamy osłabioną dzisiaj czakrę sakralną, zatem do kominka zapachowego warto w dniu dzisiejszym użyć olejku, bądź to eukaliptusowego, cytronellowego, bądź sosnowego, to jest jeśli chodzi o gardło, natomiast jeśli chodzi o czakrę sakralną, jest to olejek jaśminowy, magnolia, bądź róża i pomarańcza. Także otaczaj się dzisiaj tymi zapachami, niech jak najwięcej po prostu dobrego w Twoim życiu zawita. Księżyc w Skorpionie, co to nam daje? To nam daje aspekty bardzo dobre, jeśli chodzi o przesadzanie roślin doniczkowych. Zatem dzisiaj możesz się za to zabrać. Pod względem dietetycznym będziesz się... Przepraszam. Pod względem dietetycznym będziesz sięgać po potrawy nieco ostrzej doprawione. Będzie Cię ciągnąć w stronę octu generalnie. Organizm dzisiaj domaga się węglowodanów, natomiast ja tutaj doradzam, aby popijać sobie dzisiaj herbatkę pokrzywową lub jeżynową. Kto dołączy dzisiaj z filiżanką herbaty pokrzywowej do mnie? Łapka w górę.
Warto dziś udać się na basen lub do sauny. Organizm na pewno Ci się odwdzięczy po stokroć. Pod względem ubioru, cokolwiek bym nie powiedziała, to i tak naprawdę Twoje emocje dzisiaj podyktują Ci Twój outfit. Generalnie w dniu dzisiejszym będziesz podkreślać atrybuty płci. Jeśli chodzi o ubiory, będą to ubiory z szalami, z kapturami, czyli czymś, czym można się otulić, w co się można właśnie schować, ukryć. W makijażu mocniej zaakcentowane oko. Jeśli chodzi o tkaniny, czarna skóra i zamsz, dzisiaj będzie właśnie chętniej tutaj na ulicach sobie maszerować. Perfumy nie banalne, ale w dalszym ciągu eleganckie. Więc, no właśnie, jaki będzie ten ubiór dnia dzisiejszego? Taki jak Twój nastrój o poranku. Także życzę Ci, abyś miał miłe wstawanie, miły poranek i wówczas Twój strój też będzie to odzwierciedlać. Pod względem medycznym osłabione organy płciowe, hemoglobina, nos, jelito grube. Będzie tendencja do chorób układu moczowego, do nerwic, depresji, bóle zatokowe też się tutaj mogą pojawić, jakieś pęknięcia naczyń krwionośnych, mogą być też interwencje chirurgiczne czy przeziębienia. Każdy kolor dnia dzisiejszego, ale ten intensywny i głęboki, taki nasycony, czyli generalnie nasycone kolory, ciemnoczerwony, szmaragd, karmazyn, czarny, kobalt, śliwka, wiśnia. Jeśli chodzi o kamień, ametyst, turkus, turmalin. Karta dnia, moi drodzy, karta dnia bardzo piękna, uwielbiam tą kartę. Szóstka buław. Ta karta zapowiada dzień, naprawdę dzień dobrych wiadomości, sukcesów, dzień, gdzie zostaniesz uznany, gdzie naprawdę w sposób pozytywny będą się ludzie o Tobie wypowiadać. Trochę paradoks, bo planety tutaj mówią kompletnie o czym innym, że będą te plotki, że będzie ta zazdrość. Ale no, nie czarujmy się, zawsze jeśli osiągasz sukces, zawsze znajdzie się stado zazdrośników, prawda? Jest to jakby ze sobą powiązane, oby ich było po prostu jak najmniej, ale tym się nie przejmuj. To nie oni zapracowali na Twój sukces, tylko Ty. To nie oni siedzieli po nocach i pracowali, tylko Ty zasługujesz, więc się ciesz z tego. Generalnie ta karta mówi, że ryzyko, które wcześniej podjąłeś, opłacało się, a dzisiaj właśnie świętujesz triumf. Twoje nadzieje, Twoje pragnienia mogą być dzisiaj też spełnione, zatem uważaj, co sobie myślisz, o czym myślisz, w jaki sposób myślisz, bo to się zmaterializuje. Warto dzisiaj celebrować ważne dla siebie chwile. Jeśli osiągnąłeś sukces, ktoś Cię pochwalił, świętuj to. Świętuj ten sukces z najbliższymi. To jest bardzo istotne, aby po prostu umieć cieszyć się ze swojego sukcesu, a nie siedzieć sobie cichutko w pokoju i zaciskać ręce i o Boże, żeby nie zaperzyć, żeby następna sprawa też okazała się sukcesem. Nie, Ty masz świętować, celebrować swój sukces. Niech tak się zadzieje. Generalnie jest to bardzo pozytywny dzień, gdzie możesz też postawić na zmianę wystroju swojej przestrzeni mieszkalnej. I wcale to nie dziwne, bo idzie wiosna, prawda? Dostajemy większego kopa energetycznego. Chcemy wprowadzać zmiany nie tylko w swoim życiu, ale i też w swojej przestrzeni. I to jest bardzo dobre. Zatem, jeśli będziesz przestawiać meble, zmieniać ten wystrój na czas tych porządków, zapal tą świecę Palo Santo. O co tu chodzi? W momencie, gdy my ruszamy zastaną energię, ta zastana energia przeważnie jest już wówczas negatywna, że warto ją wypalać na bieżąco, żeby po prostu nie
czegoś, jakichś brudów nie zrobiła w naszym życiu, prawda? Dlatego na czas właśnie tych porządków, przearanżowania przestrzeni i tak dalej, zapal tą świecę Palo Santo. Ona jest zaprogramowana po to, aby skutecznie oczyszczała Twoją życiową i mieszkalną przestrzeń. Dodatkowo jeszcze oczywiście ją personalizuje, o czym już doskonale zapewne wiesz, ale mówię to dla nowych osób, które mnie oglądają. Zatem miłego aranżowania swojej przestrzeni, przestawiania mebli, bibelotów. Uwielbiam to. Uwielbiam dekorować przestrzeń. A ty? Pod względem właśnie, jeśli przy tej karcie, każda karta ma też swoją ciemną stronę i jeśli nie wykorzystasz pozytywnych aspektów dnia dzisiejszego, to możesz poczuć rozczarowanie. Możesz też doświadczyć porażki na skutek podstępu. Zatem uważaj tutaj w dniu dzisiejszym na tych ukrytych wrogów, na tych zazdrośników, którzy dzisiaj się będą uaktywniać, bo to oni najczęściej właśnie podkładają Ci nogi. Albo jeśli do tej pory przespałeś i nie chciałeś ryzykować, nie chciałeś podjąć jakiegoś ryzykownego kroku, to właśnie dzisiaj możesz dowiedzieć się o tym, że Twój przeciwnik właśnie w tym temacie zwyciężył, że właśnie osiągnął ten cel, który Ty też chciałeś, ale bałeś się wykonać ten krok do przodu. Pod względem zdrowotnym uważajcie dzisiaj na te skoki ciśnienia i będzie wszystko dobrze. Zatem życzę Ci cudownego poniedziałku. Niech się zadzieje wszystko to, co najlepsze dla Ciebie. Dziękuję za to, że jesteś ze mną, za lajki, za subskrypcje. I do następnego. Pozdrawiam Cię. Pa, pa.